Cześć, witam Was z Japonii. Znajduję się teraz w Muzeum Technologii, które nazywa się Miraikan. Jest w dzielnicy Odaiba w Tokio. Jest to bardzo znane na całym świecie w zasadzie muzeum, w którym znajdziemy m.in. rewelacyjną ekspozycję na temat robotów. I to właśnie roboty dzisiaj sobie obejrzymy. Za mną znajduje się też jedna z popisowych instalacji w tym muzeum. Taka wielka, 6-metrowa kula ziemska. Zobaczmy teraz ekspozycję, która powinna zmusić nas do zakwestionowania tego, kim jest człowiek i czy istnieje dusza i czym jest miłość. Well, Ashimo of course is my favorite one. Yeah, yeah, the most famous one. And... Uh-huh. Personally, oh, my favorite one, yeah. Sure. Najbardziej klasycznym jest Asimo, czyli robot firmy Honda, zaprezentowany oryginalnie w 2002 roku. To jest takim robotem, taką wizją przyszłości sprzed 15 lat, która jest skupiona głównie wokół ruchu. Dzisiaj Asimo jest przede wszystkim atrakcją dla dzieci, które przychodzą tutaj do oglądać. W zeszłym roku do tego muzeum wprowadzono instalację kilku androidów. Jeden z androidów jest trzymany za ścianą i wygląda rodem jak z Ghost in the Shell. Tutaj obejrzeć możemy sobie kolejnego androida. Dla dramaturgii umieszczono go za taką szparą w ścianie. Z innym możemy sobie porozmawiać albo się w niego wcielić. Jedna osoba wchodzi jakby do pomieszczenia, które jest jego mózgiem, widzi jego oczami i mówi jego kwestie. Druga osoba natomiast widzi robota z zewnątrz. Stand up. Well, it's pretty easy for, you know. Pick up your arm. Stand up, pick up your arm. No, I can't do this. Why? No, it's, you know, human body doesn't work this way. You know I'm not a human being? No. Aren't you? No. What is your favorite food? Spinach. Really? Yeah. That makes me happy. Oh, okay. Explain to me the emotion of happiness. Do you know what love is? No, please explain it. I don't know that either. We're not that different, you and I. Well, I've really enjoyed talking to you. Goodbye. Bye-bye. It's quite interesting to actually see people, like to watch people, how they react to those androids, right? Like it looks like human being, but still it's not perfect human being. And some people are like, wow, what is it? It's interesting and so on. But some of them, they feel a bit like awkward, right? Yeah. So they feel like... these androids are like in the uncanny valley a bit. Exactly, right? Yeah, that's it. Yeah, that's the word for that. Do you sometimes see people freaking out about androids? Kids, like, yeah. Sometimes like kids, they freak out, yeah, definitely. Like they're afraid of that, you know. So when the android like turn its head, towards the children, so sometimes they freak out and just run away. You know? Yeah, I imagine you're gonna have nightmares about that. Yeah. Czy człowiek może być zastąpiony przez maszynę? Czy maszyna może myśleć tak jak ludzki mózg? Czy ludzki mózg jest maszyną? Za mną znajduje się kolejny robot, jest to tak zwany Unicab, którego niektórzy z Was może kojarzą z teledysku zespołu OK Go, który był kręcony właśnie w Japonii do piosenki I Won't Let You Down. Was it supposed to be a commercial product? Yeah. Huh? But it's still in progress, so this is... Jest to prototyp firmy Honda, który działa trochę podobnie do Segwaya, to znaczy jego działanie opiera się na ciężarze prowadzącego. Kiedy wychylamy się do przodu, to jedziemy do przodu i kiedy wychylamy się do tyłu, to się cofamy. Który z Was wie, kiedy będzie zapytaj beczki? To jest poważna sprawa. I co my mamy teraz zrobić? My, gimbownicy. A ja Wam teraz wszystko opowiem. Wy tylko sobie zapamiętajcie, powiem Wam teraz, jak się wybić na YouTubie. Będziemy robić let's play'e, będziemy robić filmiki z Minecrafta. Ale nie tylko, będziemy też robić inne gry. Tak właśnie wygląda podważanie natury człowieka. Kuci, 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 kuci. To jest natomiast terapeutyczna robofoka.
Ten robot wyczuwa, w którym miejscu dokładnie się go dotyka, głaszcze. Ma być wykorzystywany właśnie terapeutycznie. Jeśli zbudujemy idealnego androida, naśladującego człowieka względem mózgu i wsadzimy ten mózg do robofoki, to czy foka będzie miała duszę? Już ma. Trzeci android to jest to. Co tam? To jest eksperyment na zasadzie, jaki jest minimalny, akceptowalny wygląd androida, który ma naśladować człowieka. Jak daleko można pójść w stronę minimalizmu? Czuję się niekomfortowo, patrząc głęboko w te oczy. Naprawdę świetna sprawa zobaczyć te wszystkie roboty w jednym miejscu. Jak będziecie w Japonii, to wiecie, gdzie się wybrać na wycieczkę. Muzeum Miraikan jest na Odaibie, a na samej Odaibie też znajdzie się parę ciekawych rzeczy. Trzymajcie się. Czy jeśli stworzymy maszynę, która będzie myśląca, to czy będziemy Bogiem w rozumieniu tej maszyny? Czy jeśli zbudowana przez człowieka maszyna będzie nieodróżnialna od człowieka, to czy w rozumieniu religijnym będzie człowiekiem? Kto pierwszy dostanie prawa do zawierania związków małżeńskich, roboty czy homoseksualiści?